nazywam roboczo niebezpieczeństwo przymierza z resztką. Księga Jozuego. 23 rozdział. 23 rozdział. Przeczytamy ten rozdział. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarza i posunął się w latach, zawołał Jozue całego Izraela, jego starszych naczelników, sędziów, przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem w latach, wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg wasz walczył za was. Patrzcie, przydzieliłem wam przez los jako dziedzictwo dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały, jak również wszystkie narody, które już wytraciłem od Jordanu aż do Wielkiego Morza na wschód słońca. Przepraszam, na zachód słońca. A Pan Bóg wasz sam wypędzi je przed wami i wydziedziczy je, abyście wy objęli w posiadanie ich ziemię, jak wam Pan Bóg wasz przyobiecał. Starajcie się tylko nader silnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani na prawo, ani na lewo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imiona ich bogów nie wspominali, ani na nich nie polegali, nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów. Tylko do Pana Boga waszego lgnijcie tak, jak czyniliście za dni do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprawował i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. I nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzić będzie przed sobą tysiąc, gdyż to Pan Bóg wasz walczy za was, jak wam przyobiecał. Pilujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg was tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie w tej dobrej ziemi, którą wam dał Pan Bóg wasz. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, jaką dał wam Pan Bóg wasz. Jeżeli naruszycie przymierze z Panem Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie im oddawali pokłon, rozpali się wtedy gniew Pana na was i wyginiecie rychło w tej dobrej ziemi, jaką wam dał. Jozue, wielki i wierny wojownik Jahwe. On i Kaleb jedynie byli ludźmi, którzy stanęli na wysokości zadania i nie wycofali się. Kiedy zobaczyli olbrzymów w Kanaanie, Jozue potem objął milionowy naród izraelski jako główny naczelnik, a Kaleb w wieku ponad 80 lat był cały czas przy jego boku. Obydwaj byli bardzo silni i sprawni do końca i nigdy nie wycofali się ze swojej wiary w Jahwe. Oczywiście wiemy, że są to czasy, kiedy nie ma Jezusa, kiedy funkcjonuje prawo mojżeszowe, a więc nie bierzemy tego fragmentu w ten sposób, że Bóg nas wytraca, Bóg coś krzywdzi, odpłaca nam, bo te rzeczy mamy już za sobą, nie trzeba ich powtarzać. Natomiast jak wszystko, tak jak uczyłem wczoraj, ze Starego Testamentu, kiedy czytamy, patrzymy przez pryzmat Chrystusowości. A więc jaka to jest dla nas księga prorocza? To jest prorocza informacja mówiąca o tym, tak, co się wydarzy, jeżeli my jako Boży ludzie nie dokonamy, tak, wyodrębnienia siebie z systemu tego świata. O tym mówi ten fragment. Co się stanie, jeśli my się będziemy mieszać z tym światem?
że jeśli my się będziemy mieszać z tym światem, to dojdzie w naszym życiu do dramatu. I ten dramat jest opisany w tym rozdziale. I teraz sobie sprawnie przelecimy po tych wersetach. Otóż najpierw werset 3, 4 i 5. Świadectwo działania Boga tutaj mamy. Widzimy, że w tych wersetach 3, 4 i 5 jest opisane, że Bóg nie zawiódł, tak? Nie zawiódł. Narodziłeś się z Bożego Ducha, wyszedłeś spod nogi diabła, tak? Stanąłeś w miejscu absolutnego zwycięstwa. Wersety 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Te wersety, one dają, pokazują nam, jak ważną rzeczą jest, abyśmy mieli świadomość, dla kogo i po co to się wszystko wydarzyło. Świadomość też powodów i zachowań. Widzimy w tych wersetach, że jesteśmy ludźmi wyzwolonymi przez Boga, tak, za pomocą Jezusa Chrystusa, z wszelkiego utrapienia, że Bóg dał nam nowe życie, że Bóg dał nam władzę nad wszelką opresją, która w ogóle jest wokół nas, i że naszym zadaniem jest tą władzę sprawować. Zrobił to dlatego, bo bardzo nas kocha. Pokazane jest też, że tak naprawdę dzięki Jego mocy, tak, wszelkie demoniczne siły, one od nas odstąpiły. Kiedy będziecie to studiować, to zwracajcie na to uwagę. Werset 6 w tym wszystkim brzmi tak w ten sposób. Staracie się tylko nadal usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego. Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. Widzimy, że werset 6 pokazuje, aby przestrzegać, czynić i nie odstępować. Co to spowoduje? Tutaj oczywiście nie mówimy o prawie mojżeszowym, tylko tu, gdzie czytamy w taki sposób Pismo Święte, czyli sposób proroczy, prawo mojżeszowe jest dla nas informacją o prawdach Bożych. Nie jest to prawo z Synaju, ale jest to zestaw duchowych prawideł w Chrystusie Jezusie. A więc jeżeli my przestrzegamy tych prawideł, czynimy te prawidła i nie odstępujemy od nich, to werset 7 nam wyjaśnia, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały, czyli to nieprzestrzeganie, czynienie, nieodstępowanie spowoduje, że nie będziemy się mieszać. Kiedy my nie będziemy się mieszać? My nie będziemy się mieszać wtedy, kiedy my będziemy stali mocno w prawdach Bożych. To my się nie pomieszamy, nie musimy się bać, że się pomieszamy. Nie musimy w ogóle myśleć, jak tu się nie pomieszać, jak tu nie dotknąć systemu tego świata. Wystarczy, że stoisz na prawdach Bożych. Na prawdach Bożych. Ja Ci pokażę kilka sposobów niepomieszania się ze światem. Pierwszy sposób. Mów ludziom, że spotkałeś Jezusa. Momentalnie spowoduje to, tak? Zdystansowanie się do Ciebie osób, które mogłyby na Ciebie negatywnie wpływać. Chcesz sobie pomóc? Mów o Jezusie. Okazuje się, że głoszenie Ewangelii może być bardzo dobre dla Ciebie. Powiedz ludziom o Jezusie. Od razu grono Twoich znajomych się znacznie zmniejszy. Znacznie. Masz skrzynkę na przykład w telefonie. Telefoniczną, tak? Wyślij wszystkim ze skrzynki informację ewangelizacyjną. Wszystkim. Zrób SMS-a, pójdź do wszystkich. Bardzo proste. Cześć, nigdy nie odzwoni. Na przykład. Masz Facebooka? Daj zdjęcie, imię, nazwisko umieść. Daj swój numer telefonu. I napisz, że spotkałeś Jezusa. Prosto Ewangelię. Opowiedz swoje świadectwo króciutko, jasno i puść to w net. Przerzucę to przez moją stronę. Dotrze to od razu do tysięcy ludzi. Rozumiesz? Kto będzie chciał, zadzwoni, zapyta. Będziesz miał niesamowite pole do ewangelizacji. Z drugiej strony momentalnie pozbędziesz się ludzi, którzy mogliby w jakikolwiek sposób Ci skalać.
Ja na swój chrzest zaprosiłem 100 bandytów. Nawróciłem się. Chodziłem sobie, spotykałem się z nimi. Mówię, panowie, zapraszam serdecznie, chrzczę się. Co robisz, Artur? Chrzczę się. Kościół zielonoświątkowy, Sienna, tam, ta i ta godzina. Ze 20 przyszło, tak siedzieli się, patrzyli po nich. Karki tak udało. A ja dumny byłem. Ten szlafroku białym tam, zielonoświątkowym takim kaftanku. Wyglądałem jak w szpitalu psychiatrycznym. Ja byłem dumny. Dumny, szedłem taki, powiem człowieku, do tej wody wchodziłem. Ludzie, moje przyznanie się do Jezusa przed moimi kolegami przestępcami spowodowało, że większość moich kolegów przestępców już nigdy nie chciała mieć ze mną nic wspólnego. Nigdy! Już nigdy nie zadzwonili, nie zaproponowali przestępczości, nie zaproponowali melanżu, pójścia do bordelu, już nigdy, nigdy w życiu. Zniknęli jak kamień w wodę. Ludzie zawsze mówią, jak tu się pozbyć świata? Ja mówię, upublicznij swoją wiarę. To takie proste. Od razu nie będziesz miał problemów. Co do innych, tak? Których nie zmiotło twoje nowe narodzenie, prawda? Potraktuj twoimi przekonaniami. Przykład. Jestem w pracy, kolega w pracy mówi, Artur, wiem, że tam, no ty tak nie imprezujesz, ale może tutaj mamy taką firmowe takie spotkania. Ja już im wszystkim Ewangelię ogłosiłem. Ja już nie mam potrzeby, żeby im głosić dalej Ewangelię. Już się modliłem o nich. W ogóle, czy idziesz na tą imprezę? Ja mówię, nie idę z wami na tą imprezę. No chodź, tak się nic nie bawisz. Ja mówię, przyjdź do mnie do kościoła, zobacz jak ja się bawię. Ty się nie wiedziałeś takiej zabawy, to na trzecią. Ty się nigdy tak po wódzie nie zachowywałeś, jak mówię, my się zachowujemy, że ciebie wpływem Ducha Świętego. Patrzy się na mnie. Ja mówię do niego, tak się przybliżę, mówię, posłuchaj mnie. Życie za ciebie położę, ale nie nachlam się z tobą na tym grillu na twoim podwórku. Czy ty w ogóle trypisz? On tak trypie. Rozumiesz, o co chodzi. Już mnie nie proponowali, żebym takie rzeczy robił. Ja się naprawdę bardzo szybko wyłuskałem ze świata. I to nie w ten sposób, że ja się od niego odseparowałem. Bo absolutnie. Bo Jezus się modlił do Ojca i mówił, tato, ja nie modlę się, żebyś ich zabrał z tego świata. Tylko żebyś ich co? Zachował od złego. Ja bardzo szybko się zachowałem od złego. Upubliczniłem się. Mówiłem o swojej wierze i mówię o swojej wierze. Rozumiesz? Mówię o Jezusie. Mówię o Jezusie. Mówię o moich przekonaniach, które mam. To bardzo proste. Widzimy, że niezrobienie tego rodzaju ruchu, czyli pomieszanie się, tak, doprowadzi do takich elementów jak wspominanie imion ich bogów, przysięganie na ich bogów, służenie ich bogom, oddawanie pokłonu ich bogom. Pomieszanie się ze światem przyniesie ci katastrofę. Czy chcesz, czy nie chcesz, pomieszawszy się ze światem, a co to znaczy pomieszać się? To znaczy przyjąć na różnych odcinkach toki myślowe i propozycje świata. Doprowadzi do tego, że czy chcesz, czy nie chcesz, zaczniesz tonąć w ich bałwochwalstwie. Proste jak drut. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Upaprasz się w tym. Upaprasz się. Nie ma takiego chrześcijanina, co by się nie upaprał. Ja kiedyś w ogóle myślałem, że jestem tak silny w duchu, że to mnie nie upapra. I pamiętam, pracowałem, jak mówię, na wózku widłowym i mnie wysłali tam na taki zakład pracy obok, taki stary zakład pracy i tam były takie stare kontenery. Takie paleta i kątowniki. Ja miałem oddzielać dobre kontenery od tych popsutych kontenerów. I pamiętam, podjeżdżałem za tym wózkiem i wyławiałem z takiej kupy, takiego bałaganu, jakiś dobry kontener, podnosiłem go i wystawiałem sobie obok, żeby potem je ładnie poustawiać. A te popsute zostawiałem.
I pamiętam, że taki ładny kontener sobie złapałem tam wzrokiem, podjeżdżam tym wózkiem, wziąłem go na widły, podnoszę ten kontenerek, czyli tą paletę i te kątowniczki podnoszę i na dole wisi taki połamany kontener, na nim. Ja tak sobie myślę, wyżej go podniosę, no to tamten się urwie, taki popsuty jest, nie? Podnoszę go coraz wyżej na tych widłach i słyszę głos Ducha Świętego. Nie dosyć, że on się nie urwie, to jeszcze zwali ten dobry, który w wyniku upadku stanie się złomem. Myślę sobie, na pewno Duch Święty do mnie nie mówił kontenera. No tak, nie jestem zafiksowany. A może, roję coś sobie. Podniosłem go na dużą wysokość, mniej więcej na wysokość pierwszego piętra, bo tyle mi te widły sięgały, no bo potrzebowałem, bo ten taki popsuty tak wisiał, te kątowniki tak się długie takie było, nie? I patrzę, niestety wszystko leci w dół. I patrzyłem, jak powolutku popsuty kontener ściągał dobry kontener, który spadł i stał się kupą złą. I Duch Święty do mnie powtórzył, coś, co jest chore, a jest przyczepione do zdrowego, zawsze ściągnie zdrowe do dołu i uczyni zdrowe chorym. Nigdy odwrotnie. To są zasady, o których czytamy. Jozue ich uczy jako prorok i mówi tak. Jeśli się pomieszacie z tymi narodami, to na pewno popłyniecie w bałwochwalstwo tych narodów. Jozue w ogóle nie dyskutuje z nim. Nie mówi, może się wam uda, może się nie uda. On mówi, na pewno popłyniecie. Na pewno popłyniecie. Ja ci coś powiem. Jeśli się będziesz mieszał z systemem tego świata, na pewno popłyniesz w bałwochwalstwo. Na pewno zaczniesz chodzić na kompromisy. Na pewno. Na pewno. Nie ma takiego kozaka, żeby nie poszedł. Wiesz dlaczego? Bo w rzeczywistości duchowej istnieje prawo większości. Gdzie dwóch lub trzech modli się o coś, spełnię to wam. Czyli modlitwa dwóch lub trzech jest większa niż modlitwa jednego. A więc widzimy, że większość, prawda, jest uznana w Królestwie i w duchowej rzeczywistości. A więc jeżeli ty mieszasz się ze światem, który przewyższa cię liczebnie, to ty zaczniesz wchodzić w kompromisy. I nawet nie będziesz w ogóle świadomy tego, że chodzi. Na tyle świadomy, żeby się zatrzymać. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet nie będziesz wiedział, a już w gnoju będziesz siedział po pachy. Taka jest prawda. Malutkie kompromisiki będą. Malutkie. Im więcej masz znajomych, takich przyjaciół ze świata, przyjaciół, bo ludzie wierzący na przykład mają przyjaciół ze świata. Nie wiem, co by z nimi robił osobiście, ale takie mają hopy na przykład. Jeden zbiera znaczki, rozumiesz, drugi ma przyjaciół ze świata. Ja nie wiem, co to znaczy. Znaczy na przykład umawiamy się na gryla. Ja, ty, proszę ciebie i Heniek, syn diabła. I tak sobie siedzimy razem, my synowie Boga, on syn diabła. Rozumiesz, no i tak fajnie, rozmawiamy co u naszych ojców. Otóż my mówimy, że u naszego ojca jest tak, on opowiada co u swojego ojca, również jest jak ojciec jego prosi, nie zażyna kogoś, kota i coś innego. My opowiadamy jak nasz uzdrawia, jak zażyna i tak mamy fajny klub. Rozumiesz, wszyscy razem siedzimy, to jest show, ale tak mają takie hobby. Dziwne dla mnie. Takie hobby. Odbici. Teraz musi cię to ściągnąć. Musi. Tego rodzaju działania, one doprowadzą do tego, że ty zaczniesz się skłaniać do filozofii tego świata. Coś wam powiem. Ludzie, którzy ze mną zaczynali służbę, dzisiaj na moje działania pukają się w głowę. I mówią, co ty robisz? A ja mówię, a czego ty nie robisz? Bo ja, kurczę, robię to samo od 2001 roku, tylko lepiej. A ty ze mną zaczynałeś. Ze mną głosiłeś. Ze mną uzdrawiałeś, ze mną wypędzałeś demony, a dzisiaj jesteś wpieprzony w jakieś dziwne ruchy polityczne.
gdzie jesteś? Nie pytaj, gdzie ja jestem, bo ja jestem cały czas jestem z przodu. Od lat. Gdzie ty jesteś? Ty, który głosiłeś, uzdrawiałeś, uwalniałeś, waliłeś kasę w królestwo. Gdzie ty jesteś? Bo ja jestem cały czas ćpieniem w łóżku. Cały czas. A ludzie się pukają w głowę. Co wy robicie? To, co zaczynaliśmy od początku razem. Moi przyjaciele, ludzie, z którymi zaczynaliśmy, rozumiem? Poszli w świat. Zaprzyjaźnili się z resztką. Stali się humanistami. Spotkali się w niebie. Ale dzisiaj pukają się w głowę. Ósmy werset mówi, lgnijcie do Pana, zamiast pomieszania się ze światem, lgnijcie do Pana. Szukajcie Jego. W momencie trudnym, w momencie, kiedy widzisz, że już gdzieś jesteś zawirowany w tym systemie, tak? To musisz zrobić natychmiastowy zwrot, zacząć lgnąć do Pana. Dziewiąty i dziesiąty werset. Jest napisane, dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam w dniu dzisiejszego. Jeden most pośród was, przed sobą będzie tysiąc, bo Bóg walczy za was. To jest świadectwo działania Boga w teraźniejszości. Bóg mówi do ciebie tak, czemu chcesz mieszać się z kimś, kto jest słabszy? Przecież to słaby naród, to ty jesteś silny. Przypomnij sobie, że to ty jesteś silny, a ten naród słaby. Ja ciebie powołałem, abyś z tego narodu wyciągał ludzi do mnie, a nie żebyś mieszał się ty z tym narodem. Wiecie, czego uczą dzisiaj w ogóle ekumeniczne kościoły protestanckie? Mówił, spotkajmy się z katolikami w połowie drogi do świętego sakramentu. Spotkajmy się w połowie drogi. W połowie drogi się spotkajmy. Ja mówię, jakiej drogi? Jakiej drogi? W połowie drogi do świętego sakramentu. Kiedyś specjalnie pojechaliśmy z takiego kościoła. Ksiądz mnie taki zaprosił. Wyjął i tam było jadłem, tam jeszcze takie ekumeniczne spotkanie ten ksiądz. I kiedy wziął opłatek, zaprosił mnie tam za ten ołtarz i zaprosił jeszcze takiego jednego zielonoświątkowca. Ja mówię, dobra, ty dawaj firmy. Mówię, będzie takie kongo w Polsce. Ja mówię, przeleć po tych ścianach, mówię tutaj, po tych Mariach innych tutaj. Ona przeleciała, ja mówię, Artur mówi, zlinczują nas. Ja mówię, dobra, zlinczują, jesteśmy nieśmiertelni. Jeszcze Sara była wtedy malutka, śmiała się, bo siedziała tam z boku, nie? I mówi do mnie, tato, dlaczego wujek założył firankę i kłania się stolikowi? A Sara to w ogóle nie ma pojęcia w ogóle o katolicyzmie. Ona zobaczyła tego księdza w tej firance, takie takim ołtarzem, taka mała stała. Mówię, dobra Sara, mówię, na razie siadaj. Dzwonią potem do mnie pastorzy. Co zrobiłeś? A mówię, ale gdzie? Komunię jadłeś. Ja mówię, tak, węglowodany złożony to się nazywa popularnie. Co? Ja mówię, węglowodany złożony. Mówię, mąka, woda. Mówię, aż czym problem? Mówi, bo to jest mówi plugastko. Ja mówię, to nie jest plugastko, to jest ciastko. 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 Mówię, katolicy uważają, że to Jezus, a wy cholernie się tego boicie. Ja mówię, nie wiem, co gorsze. Nie wiem, co jest gorsze. Czy głupawka katolików, że w opłatku, proszę ciebie, jest Jezus, czy głupawka protestantów, którzy się tego boją, że jak się to zje, to coś im się stanie. Ja mówię, co ci się stanie, jak się opłatku najmiesz? Co ci się stanie? Cukier ci się podniesie najwyżej. Mówię, ludzie, gdyby ode mnie zależało, tak? Zbawienie jednego z tych ludzi dał, tak? To ja bym zeżarł ten kielich razem z tą miską i kankana zatańczył na tym stole. Tak? Co wy w ogóle mówicie? Sraczka jest, proszę ciebie, bo się komunie zjadło, a w swoich kościołach, tak? Opowiadacie bzdury,
że mamy się układać z katolikami. To nic nie znaczy. Ja pamiętam, ze mną pojechali wszyscy. Kościół katolicki ze mną pojechał, bo wiecie, że on bezprawnie to zrobił w ogóle, ten ksiądz, tak? I protestanci też ze mną pojechali. Po kolei. Ja mówię, zobaczcie, jakie wy macie kąga w głowie. A to przecież jest nic. Mówię, bo Jezus powiedział, nic nie kara człowieka, co wchodzi przez jego usta. Mówię, ja skunksa mogę zjeść podzielonego na kawałki. Problemem jest system ekumeniczny, który na poziomie duchowym próbuje połączyć dwa odrębne byty. Coś, co jest religią i coś, co jest realną duchowością. To jest głupota dopiero. To jest grzech. A moje działania były kontrowersyjne specjalnie po to, żeby poruszyć wasze głupie głowy. Poprzez działania ekumeniczne mieszamy się z resztką. Uznając, że oni mają w tym wszystkim jakąś sensowność. Tam nie ma żadnej sensowności. Nie ma czegoś takiego jak sakramenty. To głupota ludzka. I nie trzeba ani się w to bawić, ani inaczej, nie trzeba tego uznawać, ani nie uznawać. Trzeba to olać. Tak trzeba. Takie podejście mnie do tego całego interesu. I to jest dopiero prawdziwe. Prawdziwe. Ja się śmiałem zawsze w ogóle z ludzi, z protestantów, jak oni mówią, bo to kala człowieka, mówię, ty, jak umrzesz, pójdziesz do nieba, to powiedz Pawłowi, tak? Że on ich namawiał do tego, żeby się kalali. Wiecie, co tam Paweł wypisuje w tej Biblii? Wiecie, że on, że wiecie, co było w Koryncie? W Koryncie była największa świątynia Zeusa. Największa tam na tamtym regionie. I oni mieli dylemat. Bo tam, w tych sklepach z mięsem, bo tamtym Zeusowi ciągle składano ofiary. I tam, w tych sklepach z mięsem, były sprzedawane potem te złożone woły na ołtarzu Zeusa. I oni w ogóle pisali do Pawła. Zresztą Paweł w pudle z 110 do niego pisał list. Pawle, no czy my to możemy jeść w tych jatkach, co tam jest, w tych sklepach? No bo to jednak no, składali Zeusowi, nie? A Paweł w ogóle wszystko tam, co w jatkach jest, jedzcie, mówi. I Paweł ciągnie temat dalej. Mówi tak. Jeśli ktoś was zaprosi, tak? Do świątyni, a chcecie pójść. Bo tam się chodziło do tej świątyni, tam się jadło tego złożonego wołu Zeusowi jako ofiarę. Ale mówi, jak chcecie tam pójść, to idźcie. Jak wam dadzą coś do jedzenia, to jedzcie. A co was to obchodzi? Przecież to mięso. Paweł w ogóle nie brał poważnie tego. On mówi tak. A jak wam powiedzą, że to ofiara, to wtedy nie jedzcie, ale nie z uwagi na swoje sumienie, tylko na tamtego sumienie. Bo jakże twoje sumienie może być pokalane, gdy coś jesz, kiedy Pan to pobłogosławił? Rozumiesz? Ty możesz, człowieku, siedzieć z każdym bałwochwalcą, który złożył dopiero jakiemuś bałwanowi mięso i sobie z niego jeść, bo dla ciebie to będzie stek. Dla niego to będzie wielka ofiara. Rozumiesz? Ja specjalnie zrobiłem pro ciebie z tym opłatkiem, żeby pokazać w ogóle tępym religijnym głowom, że to coś nie ma żadnego znaczenia. Żadnego! Ani pozytywnego, ani negatywnego. To nie ma żadnych konsekwencji. Żadnych konsekwencji nie ma. To żadnych nie ma. To nie ma konsekwencji natury Bożej i natury diabelskiej. Żadnych konsekwencji. Żadnych. Bo to jest nic. Tylko religia z tego zrobiła coś. Rozumiecie? Religia z tego coś zrobiła. I mówią teraz do nas, musicie wierzyć, że jak to zjecie, to wam się coś stanie. A druga religia mówi tak. Zróbmy to razem i wtedy będziemy święci. Wszędzie kurcze kocioł. A naszym zadaniem jest nie pomieszać się w ogóle w żaden sposób. W żaden. W żaden. Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który objawił ci realną siłę. To ja ciebie wyprowadziłem
Nie lgnij do tego syfu. Na żadnej drodze, pozytywnej, negatywnej, żadnej. Olej to. Werset 11 pokazuje, że miłość do Boga, lgnięcie do Niego, to sprawa życia lub śmierci. On pokazuje, lgnij do mnie, bo jak nie będziesz do mnie lgnął, to ten świat cię będzie ciągnął. To ta resztka cię będzie ciągnął. To sprawa życia lub śmierci. W wersetach od 12 do 16 pokazana jest świadomość konsekwencji odstępstwa. Werset 12 pokazuje nam odwrócenie od Boga. 2. Przylgnięcie do wroga. Zobaczcie. Jozue mówi, przecież jak przylgniecie do nich, to będziecie się z nimi zaraz hajtać. Zaraz będziecie mieli żony pogańskie, mężów pogańskich. Zaraz dzieci z tego wyrosną, które już nie będą znały Jahwe. Po co? No po co? Nie lgnijcie do mnie. Nie róbcie tego. Nie zawierajcie małżeństw. Nie mieszajcie się z nimi. Nie róbcie tego. Wy tworzycie odrębną enklawę. Jesteście synami i córkami królestwa. To wy wyznaczacie trendy, cele, kierunki. Wy. Jakie pomieszanie? Ja sobie dzisiaj, ja nie wiem, co to znaczy. Ja na przykład bym nie miał żony, ja bym w życiu żony ze świata. Mówił, nigdy w życiu. Co ja bym mówił z żoną ze świata? No bez przesady, człowieku. Ja nie rozumiem. Człowieku, śpisz, odwracasz się, córka diabła obok. Człowieku, jeszcze pół biedę umalowana wczoraj rano. I trzeźwy jesteś, wiesz o co chodzi? Wiesz, że trzeba by musiałbym pić, bez przerwy pić. Wiesz, co za numery ona ma być może. No nie wiesz, co na ci zrobi. Ja co? Skąd wiesz, co na ci zrobi? Ona cię udusi. Tak jakby ojciec uczy. No nie wiesz. Ona musiała najpierw do Jezusa przyjść. Ona musiała przejść na moją stronę. Ona by się musiała spotkać z moim Jezusem. Stać się córką mojego Boga. Kurczę, szok. Rozumiecie? Tego uczy nas Słowo od początku. Nie mieszajcie się z nimi, bo jakie będą skutki? Kiedy wy się z nimi wymieszacie, to jest napisane, Pan ich nie wypędzi. Staną się pułapką, staną się sidłem, staną się biczem na boki, cierniem dla oczu. Czyli kiedy wy się wymieszacie z nimi, to tak naprawdę zwiążecie Bogu ręce w jakiejkolwiek formule prowadzenia was. Ludzie się mieszają ze światem, a potem mówią, jakoś Pan mnie nie prowadzi. Ja mówię, jak Cię ma prowadzić? Jakżeś się wymieszał z tym światem. I teraz świat i Ty to jedno jesteście. Co Pan ma prowadzić? Jaki ten byt jeden ma prowadzić? Jak Ty już jednym autobusem jedziesz z nimi wszystkimi. Baba ze świata, chłop ze świata, dzieci nie wiadomo. Pół z piekła, pół z nieba. Rozumiem, o co chodzi. Co to w ogóle za Kongo? Kto Cię tak nauczy? Się mówi na to, proszę Ciebie, nie, nie, bo to jest ortodoksja. Tak, to jest ortodoksja. Ortodoksja. Ruch przebudzeniowy to jest ortodoksja. Ortodoksja właśnie. Jesteśmy ruchem ortodoksyjnym. Bycie w łasce, ono uzdania nas, tak, do funkcjonowania, tak, w rzeczach, które będą przynosiły nam życie, a nie daje nam prawo do funkcjonowania w śmierci. No nie o to chodzi z tą łaską. Teraz jestem w łasce, się ze światem pomieszam, będę w łasce, żyję sobie w łasce. W czym Ty żyjesz? W jakiej łasce, człowieku? Piekle żyjesz. Zaraz zapomnisz o wszystkim. Potem pójdziesz, dopiero sobie przypomnisz o Bogu, jak go nie ma. Później się pójdziesz do niej, powiesz, o co chodzi? Przewrócony. Zapomniałem. Cholera, ja 30 lat zapomniałem, że byłem nawrócony. Byłem zdziwiony, w ogóle zdziwiony, że do nieba poszedł. To dopiero jest miłość tego Boga. Zobaczcie, takiego kretyna, to jednak szeroko go dalej. On się pomieszał ze światem, poszedł sobie, wziął rodzinę, porobił człowieka w świecie.
to przypomniał w niebie, że on jest boski. Bóg mówi: człowieku, pomieszając się ze światem, ty sobie zamkniesz drogę do wolności. Nie będę mógł wypędzić wrogów, mówi Pan. To znaczy, ja nie będę mógł... Zobaczcie, co tu jest napisane. To jest niemożliwe dla mnie, mówi Bóg. No niemożliwe. Niemożliwe w pewnym sensie. Rozumiecie? No nie mam, co mam ci zrobić, jak już zdecydowałeś, że z tym światem żyję. A ten świat stanie się dla ciebie pułapką, mówi Bóg. Pułapką, pułapką. To będzie pułapka dla ciebie. A ludzie mówią: tam pułapka, z Bogiem jestem. No właśnie, że nie jesteś z Bogiem. Bóg jest jak ten ślimak, który dzisiaj rozmawialiśmy, schował rogi i siedzi w środku w tobie. Siedzi w środku. I on nie wyjdzie, się nie wynurzy. Gdzie on się ma wynurzyć, człowieku? Rozumiem, jak ty w świecie żyjesz. Po co się ma wynurzyć? No po co? Żeby kłopotę razem z tobą oglądać? I tutaj jest napisane: przez to wyginiecie w tej dobrej ziemi. Co, zobaczcie, przez to wyginiecie w dobrej ziemi. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mówi: zobacz, jesteś odrodzony z Bożego Ducha, ale zginiesz jak świat. I pójdziesz do nieba później, no. Ale zginiesz jak ten świat. Przeżyjesz podłe życie. Życie świata. Doświadczysz tego, co doświadcza ten świat. Porażki, problemu, kłopotu, choroby, niemocy, demonów. Czemu chcesz tego doświadczać? Jesteś przecież dobrą ziemią. Jesteś odrodzony z mojego ducha. Czemu chcesz cierpieć? Rozumiesz? Nie mieszaj się. Nie będę mógł ci pomagać. Kiedy wybierzesz świat, nie będę mógł ci pomagać, mówi Pan. Dopiero kiedy zaczniesz pokutować i odwrócisz się. Bo jak będziesz w tym świecie, ja ci nie będę mógł pomagać. Ludzie, ze mną się kontaktuje masa ludzi, którzy popłynęli w świat. Dzisiaj nasze nauczania dotarły do nich. W Polsce, za granicą, oni dzwonią, płaczą. 20 lat siedzę w świecie. Jestem w dramacie. W dramacie jestem. A są tak już uwiązani, tak uwikłani w różne rzeczy. Rozumiecie? Płaczą przez ten telefon. Mówią: kurczę. Z całej ziemi ludzie dzwonią. Chrześcijanie powikłani w świat. Rozumiecie? Rodziny pomieszane w ogóle. Dzieci już w ogóle nie znają, nie mające pojęcia o Bogu. Co mam zrobić? No i to, a ja wiesz co, no. Ja mówię: nie wiem, co masz zrobić. No nie wiem. No nie wiem, co masz zrobić. No. Co mu powiem? Wiesz, co mi się chce powiedzieć? Zostaw to wszystko. Od razu się budzi we mnie namaszczenie Nechemiasza i jest drasza, człowieku. Wziął Izraela, wziął go, rozbił na dzień dobry. Zebrał ich wszystkich i mówi: kto tam ma żonę pogańską? Rozdział, koniec. To największy rozwód w ogóle w Biblii jest pokazany. Największy rozwód w Biblii, który ja chcę przeprowadzić. Bo kiedykolwiek ktoś powie, że się rozwodzić nie można, to poczytajcie z drasa albo Nechemiasza. Wychodzę ci pokażę, jak prorok rozwiódł Izraela. Człowiek wjechał w nich, człowieku, rozumiesz, mówi: koniec, mówi dzisiaj, mówi żony, mówi pogańskie tobołki, pakujecie, dzieci zabieracie, hej. Wiecie, co tam było? Tam był lament i tragedia. Czujecie to? Lament i tragedia. Setki rozbitych małżeństw, setki. Jednego wieczoru. Bo Bóg przez proroka mówi: tu nic nie damy rady zrobić, nic nie damy rady zrobić. Nechemiaszu, jest drażą, to w ogóle zobacz, co tu się dzieje, człowieku. Tutaj w ogóle wzywają mojego imienia, a tutaj stoją bożki egipskie na parapecie. Co ja mam tutaj zrobić, jak tutaj demon na demonie? Panie, co mam zrobić? Rozwód! Rozwiedź Izraela! Rozwiedź go! Trzeba się rozwieść ze światem później, a rozwód ze światem boli. Powiążemy się w różne rzeczy. Ludzie się wiążą w kościele ze światem. Rozumiecie? Wiążą się w biznesach, wiążą się w małżeństwach, wiążą się w relacjach, w przyjaźniach, w koleżeństwie. Po cholerę to robić. Jak my do świata jesteśmy posłani tylko w jednym celu, żeby głosić Chrystusa i uwalniać nadprzyrodzoną mądrość Bożą. Tak? My mamy uzdrawiać świat, uwalniać świat. Tak? Mamy ludzi prowadzić, proszę Ciebie, do relacji z Bogiem, a nie mieszać się ze światem.
Takie jest nasze powołanie. Nie wolno nam zawierać przymierza z resztką, bo ta resztka nas owładnie. Owładnie. Kiedyś jeden taki pastor powiedział mądrą rzecz. Po bagnach się nie chodzi, bo bagno wciąga. W Nowym Orleanie był taki człowiek, który wyszedł w ogóle z kręgów przestępczych i silnie siedział w różnych takich sprawach związanych z prostytucją. Jak się nawrócił, tak, to od razu znalazł służbę wśród prostytutek. W kościele mu mówili, nie rób tego. Nie łaź tam. Nie, nie, ja będę im głosił. Wiesz, ale oni wiedzieli, że on nie chce im głosić. Jego tam ciągnie świat. Po paru tygodniach głoszenia już nie było chłopa. Już nigdy się nie pojawił w kościele, już nie wiedzieli, co się z nim stało. Rozumiecie? Już nie wiedzieli. Pewno go w niebie spotkamy dopiero. Werset 14 i 15 pokazuje nam, że musimy mieć świadomość prawości Boga. Że Bóg jest prawy. Że jest ta prawość w Chrystusie. I On nie daje nam po prostu czegoś takiego, jak pewnego rodzaju przyzwolenie na to. Nie, to łaska tak nie daje. On właśnie dba o nas. Mówi, nie mieszajcie się z tym światem, dzieciaki. Ludzie, nam wszystko wolno. Tylko nie wszystko jest pożyteczne. Musimy patrzeć na to, co nam służy. No świat nam nie służy, sorry. Nie możemy tego robić. Rozumiesz? U nas ludzie robią różne rzeczy. Bardzo różne rzeczy. W jaki sposób ludzie zdobywają innych ludzi dla Jezusa, to się w głowie nie mieści. Ja nie powiem wam tego na wizji, bo nie. Mogę wam powiedzieć, jakie kamery podróży. Jak ludzie, co ludzie robią, żeby ludzi dla Jezusa zdobywać. Jakie pieniądze są wkładane w to. Ale to po to, żeby dla Jezusa zdobywać. Rozumiecie? Wtedy możemy wleźć wszędzie. Ale nie po to, żeby się pomieszać. Werset 16 pokazuje nam, że musimy mieć świadomość zerwania przymierza błogosławieństwa. Tu nie chodzi o zerwanie przymierza z Bogiem, bo my nie możemy zerwać przymierza z Bogiem. To jest przymierze z Bogiem jest niezrywalne. W Chrystusie Jezusie nie można zerwać przymierza, ale można zerwać przymierze błogosławieństwa. Czyli nie łącząc się ze światem, ty z automatu, tak, zamykasz się na błogosławieństwo. No. Automatycznie, się rozumiesz, się rozłączasz się z krzyżem. No rozłączasz się z krzyżem. I koniec. No bo żeś się władował, proszę ciebie, w kooperację z systemem świata, który jest diabelski. Mi bardzo zależy, żebyście zrozumieli, jak ważna to jest rzecz. Że to nie jest banalne takie. Dzisiaj to się stało takie banalne. Ja się przyglądam na to i to jest takie light. Posłuchajcie, musicie znaleźć miejsce w duchu, które mówi tak. Nie wychodź ze świata, nie bądź dziwakiem. Nie bądź człowiekiem, który gdzieś się alienuje i tworzy jakąś religijną formułę w swoim życiu. Nie. Bądź w tym świecie, ale nie mieszaj się ze światem. Trzymaj pion, lgnij do Boga, a w świecie prezentuj Chrystusa. Ludzie, prezentując Chrystusa w świecie, poprzez nasze wypowiedzi, publikacje i styl życia, nigdy się nie pomieszamy ze światem. Nigdy. Nie pomieszamy się ze światem. Wiecie, mogę być w każdym miejscu. Słuchajcie, ja poszedłem do więzienia, bo w moim nowym narodzeniu już za stare sprawy oczywiście wyciągnęli mi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kupę pieniędzy, wyłudzenia, różne rzeczy. Ja idę do więzienia jako narodzony z Bożego Ducha człowiek. Leżę w tej celi przejściowej i mówię, Panie Boże, dobrze, jak tutaj już jestem, a nie wiem, kiedy stąd wyjdę, to potrzebuję projektu na życie, bo jak ja mam tutaj żyć? Mówię, Boże, jakoś bym spędził taki czas w miarę spokojnie tutaj, no nie chcę się z nikim szarpać, walczyć, kurczę. Mówię, Boże, no. I słyszę w ogóle, gdziekolwiek pójdziesz, najpierw mów o mnie, to Cię ochroni. Dobrze, mówię, Boże, będę mówił o Tobie, mówię, przydałaby mi się cela, mówię, izolacyjna, mówię. Mówię, bym se sam siedział, ja tu mogę siedzieć i parę lat, bym se sam siedział.
A jak mówię nie, to taka spokojna cela, mówię, biorą mnie na oddział. Wchodzę na oddział, są dwie cele na oddziale. Znaczy na oddziale jest kilkadziesiąt cel, ale dwie cele noszą status celi więźniów wzmożonej ochrony, tak zwane WWO. Siedzą tam najgorsze typy. I oczywiście trafia na jego. Przywódcy grup przestępczych w ogóle, wiesz, wchodzę do celi, patrzę, kadzidełka są, stoją. I jak stoją kadzidełka w celi, to znaczy, że tam już jest jarana marihuana. W ogóle mówię, ćpają jeszcze. Mówię człowieku, cela WWO i ćpają. Szedłem, a tu świetnie mi pamięta, co ci powiedziałem. Pamiętam panie. Mówię, cześć, mam na imię Artur. Jestem narodzony z Bożego Ducha. Osobiście poznałem Jezusa. Wszystkie oczy na mnie. Za nie mówi. Od razu za nie mówi. Wtedy mówi, co? Ja mówię, poznałem Jezusa. Spotkałem. On mówi, chcesz mi powiedzieć, że spotkałeś się z Jezusem? Ja mówię, tak. On mówi, jak? Ja mówię, osobiście. A on mówi, gdzie? Ja mówię, w sztumie, w więzieniu. Aż mu karty z ręki wypadły, bo grali w karcie. Mówi, usiądź tu z nami. Mówi do mnie tak. Zapadł, nawet tak jak chłopak mówi, wypadł, zapadł te kadzidełka. Zapalił kadzidełka, aż zajarał fajnie. Zajarał fajnie, mówi tak, opowiedz mi o tym. Rozumiesz? Opowiem. Jeden z przywódców grupy przestępczej. Opowiedziałem Ewangelię. Wszyscy słuchali. Wiesz, jestem w tej celi, no ile? 10, 15, 20 minut opowiadam im Ewangelię. Ten się najara, mówi, ja się muszę przespać. Położył się spać. Drugi, następny taki z grupy Pruszkowskiej, opatrzył na mnie i mówi tak, a ja wiesz, w tatuażach cały, wiesz, bo ja byłem kiedyś skinheadem w ogóle. Tu Hitler na spastyce, tam w ogóle jakaś vendetta, tu tatuaże całe w ogóle jakieś, wiesz, bandyckie. Tak, ja tutaj tak stoję w ogóle, bo to lato, to w samej spodniach w ogóle. I wiesz, znaczy siedzę i poszedł Chrystusa, nie? Tamten drugi mówi, ten z Poznania mówi, jarałeś krak? Ja mówię, jarałem parę lat. On mówi, człowieku, tobie się po kraku zawiesiło. Ja mówię, nie zawiesiło mi się po kraku, tylko spotkałem Jezusa. On mówi, ja muszę usiąść. Dwóch natychmiast wyszło, żeby poćwiczyć na siłowni. Nie mogli w ogóle wiedzieć, co chodzi. Posłuchajcie, co się dzieje. Po dwóch tygodniach ten bandzior z Poznania, no nie? Pierwszy oddał życie Jezusowi. Potem następny, który siedział za dwa zabójstwa. Potem następny. A potem w tej celi był kościół. I codziennie o 19 były spotkania. A potem napisałem do dyrektora więzienia, tak? Wniosek, że chcę założyć kółko biblijne na terenie tego oddziału. Jako pierwszy raz w historii, jako więzień od 66 roku, w historii Białowieki, otworzyłem kościół na oddziale jako więzień. I mieliśmy systematyczne spotkanie. I była taka Boża obecność, że przychodzili ludzie, bandziory z całego oddziału, padali na kolana, pokutowali, oddawali życie Jezusowi. I przyprowadziłem do Jezusa kupę ludzi. Kupę ludzi. Dlaczego? Bo mówiłem o Jezusie. Tak jak mi powiedział Bóg. Gdziekolwiek pójdziesz, przyznaj się do mnie i mów o mnie. Nigdy cię to nie wciągnie tutaj. Nigdy. Nigdy mnie to nie wciągnęło. Nigdy mnie nie wciągnął system. Rozumiecie? Tam, będąc tam nawet. Rozumiecie? Dzisiaj chłopak, który mówił, że mi się po kraku zawiesiło, mieszka w Szkocji, jeździ ciężarówką, wyszedł z grup przestępczych, pozamykał zakłady buchmacherskie, pozamykał burdele. Jest jednym z najlepszych sportowców w Szkocji. Rozumiecie? Ten, który się położył spać, tej samej nocy przyśniło mu się, że się nawraca. Tamten bandzior. Potrzebował roku,
po roku czasu w innym więzieniu w Polsce wybiegł na świetlicę. Złapał jednego w ogóle z misjonarzy i mówi: przyprowadź mnie do Jezusa, bo zgłupieje. Rozumiecie? Chodzi o co? Przyznawanie się do Jezusa powoduje, że świat nie może cię tknąć. Nikt się z tobą nie będzie mógł pomieszać. Nikt. Mówienie prawd Bożych, w które się wierzy, systematycznie do ludzi ochroni cię przed wymieszaniem się ze światem. Chcę, żebyście rozumieli te rzeczy. Kiedy lgniesz do Boga i zaczynasz prezentować tego Boga, to nie pomieszasz się z resztą. Ale jeżeli będziesz inkognito, będziesz chciał być fajny, otworzysz swoje ramiona przed światem i mówisz: chcę być wśród was. Zaczniesz wchodzić w układy ze światem. To cię odetnie od krzyża. Rozumiesz? Otworzysz się na diabła i diabeł będzie mógł wpływać na twoje życie. I w pewnym momencie możesz zapomnieć w ogóle, rozumiesz, o twoim powołaniu, a potem o twojej tożsamości. I się, kurczę, w niebie obudzisz dopiero. Ockniesz się. O co chodzi? Chodzi o to, że spieprzyłeś życie. Powie tobie Jezus. O to chodzi, że spieprzyłeś życie. Bo się pomieszałeś z resztą. Nie chciej być taki jak reszta. Amen. Nie chciej tego. Nie chciej. Ja nie chcę być taki jak ten świat. Ja nie chcę być taki jak ten świat. Mnie to nie interesuje, bycie jak ten świat. W ogóle mnie to nie obchodzi. Chcę być inny, bo święty znaczy inny. Chcę być inny, bo jestem święty. Ja będę w tym świecie. Ja będę głosił temu światu. Ja będę uzdrawiał ludzi z tego świata. Ja będę mówił im prawdę. Ja będę głosił Chrystusa. Ja będę pomagał, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale ja nigdy się nie połączę z tym światem. Nigdy. Nie ma takiej opcji. Rozumiecie? Wstańmy. Może jak też to słowo przenikało ludzi, bo ono głęboko zakładało w ich serce. To słowo pracuje w nich. Teraz w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła ustanawiamy, że małżaria ze stycznia jest do tego, będą stanowiły dla nas podstawę, fundament do tego, aby ruszać dalej ze szkoły. To, co będzie mówione dalej, Ojcze, będzie już nie fundamentem, ale ścianami, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.